Chciałem się z Państwem bardzo serdecznie przywitać. Jak Państwo już po tym krótkim filmie zobaczyli, 8 września tego roku Wrocław stanie się Europejską Stolicą Kultury, nie odda tego tytułu do 2016 roku włącznie. Muszę przyznać, że nie przewidywałem, że będzie to wigilia właśnie tak wielkiego przedsięwzięcia jak Europejska Stolica Kultury. Nie przewidywałem też, że złoży się to tak dobrze w czasie prezydencji, że zainteresowanie Europejskim Kongresem Kultury będzie tak duże. Mamy bardzo wielkie nadzieje zbudowane w oparciu o to przedsięwzięcie, które planowane jeszcze kilka lat temu zapowiadało się jako spotkanie przede wszystkim intelektualistów, którzy mają porozmawiać o różnych problemach związanych z obszarem szeroko rozumianej kultury, aktywności, ale przede wszystkim tolerancji, otwartości, wykluczeń z kultury i nie tylko. Przez te 3 lata sama idea bardzo ewoluowała, rozbudowywała się, nadzieje rosły, zainteresowania także. W chwili obecnej przekraczają one granice naszej wyobraźni, ale na pewno niemożliwości. Europejski Kongres Kultury będzie miał 3 takie ważne filary. Filar artystyczny, niezwykle istotny, w ramach którego będziemy prezentowali różne przedsięwzięcia w formach do tej pory nieznanych, w duetach do tej pory niespotykanych, ale także w wszystkich możliwych obszarach ewentualnej aktywności, bardzo często pomieszanych z sobą. Drugi filar będzie filarem intelektualnym, będzie to dyskusja, jak kultura wpływa na przemiany społeczne, jak kultura determinuje zmiany. Zmiany nie tylko społeczne, choć cały czas głównym hasłem jest właśnie kultura jako źródło zmian społecznych, ale wiemy dobrze, że kultura wytwarza wszystkie możliwe determinanty wpływające na wszystkie elementy, łącznie z gospodarką, z ekonomią, z finansami, z tymi wszystkimi rzeczami, którymi się teraz w tym czasie niezwykle bardzo interesujemy. I trzeci filar polityczny będzie Wrocław gościł ministrów kultury Europy, Parlamentu Europejskiego. Będzie to spotkanie z bardzo dobrą frekwencją, co się bardzo rzadko zdarza. W każdym razie mamy w chwili obecnej potwierdzenia od ministrów kultury powtarzane, przede wszystkim po to, aby o nich nie zapomnieć, o ich ekipach, o tym, że chcą przyjechać, że bardzo im na tym zależy. To dla mnie jest bardzo istotne, bo to jest oczywiście nieformalne spotkanie ministrów kultury. Zazwyczaj 2 nieformalne odbywają się w czasie prezydencji. Od czasu do czasu 1 nieformalne jest formalne. W każdym razie Wrocław będzie gościł ministrów kultury na pierwszym nieformalnym spotkaniu właśnie tu we Wrocławiu. Jeszcze raz powtarzam, zainteresowanie jest bardzo duże. To, co dla mnie najważniejsze, to to, że we Wrocławiu zamkniemy w tej sferze intelektualnej XIX i XX wiek jednocześnie. Jak Państwo wiedzą, przez cały XX wiek trwał ten XIX-wieczny podział w kulturze na poszczególne dziedziny. W obszarze plastyki, odrębnie malarstwo, odrębnie rzeźba, odrębnie teatr, odrębnie film. Każda dziedzina była też osobno, w pewnej izolacji, przedmiotem takiego czy innego dyskursu intelektualnego. Pomimo tego, że artyści pokonali tą barierę już w XX wieku, de facto w sferze tej intelektualnej, zwłaszcza ocen, recenzji, to wszystko jeszcze trwa. Ale trwa już w takiej agonii. Bez względu na to, czy słuchamy Pawła Mikityna, który mówi o muzyce, której podział na muzykę klasyczną i muzykę współczesną został kompletnie zamazany, czy słuchamy Mirosława Bałkę, który mówi o właśnie współczesnej plastyce, czy także intelektualistów zachodnich, którzy opisują stan rzeczy, wiemy, iż w sferze aktywności i działalności zamknięto XIX wiek. Natomiast w sferze intelektualnej, poprzez te tytuły, które zostały zaproponowane przez dyrektora Michała Myrczyńskiego, przez naszych właśnie członków grupy programowej, zamykamy de facto. Tytuły tego kongresu nie mieszczą się w żadnej tradycji dyskursu XX wieku, także końcowych lat XX wieku. One są sformułowane kompletnie na nowo i adekwatne do obecnych wyzwań. Polska, jeżeli chodzi o obszar kultury, będzie miała we wrześniu charakter w jakimś sensie bizantyjski. Niezwykle bogaty, z elementami bardzo głębokimi i elementami ornamentycznymi. Zależało nam na tym, aby pokazać, iż Polska staje się stolicą kulturalną i jest w stanie rywalizować w tym obszarze z każdym państwem na świecie.
Chcemy dołączyć do tej elity, która z kultury jest dumna, która z kultury czyni element najistotniejszy, jeżeli chodzi o rozwój, jak i również chcemy pokazać poprzez nasze doświadczenia, że w obszarze kultury sukcesy są najtrwalsze i najcenniejsze.